Drogie kandydatki na księżniczki, drogie kandydatki na małżonki prawdziwych mężczyzn, drogie kandydatki na szczęśliwe kobiety żyjące w cudownym związku, gdzie miłość nie dość, że łączy dwoje ludzi, to jest na dodatek obopólne. Istnieje pewna teoria. Przyznaję, że w pewnym stopniu słuszna. Jeżeli chcesz rozkochać w sobie mężczyznę, to bądź niezastąpiona. Dawaj mu wszystko, co on potrzebuje. Dawaj mu wszystko, co jest mu potrzebne do szczęścia. Wszystko. Nie żałuj. Nie żałuj ani swojego wysiłku, ani swojego czasu, ani swojego zaangażowania, ani nawet swojego ciała. Jeżeli będziesz dawała mężczyźnie wszystko, czego on potrzebuje, on to naprawdę kiedyś doceni. Na początku wprawdzie będzie to uważał za przyjaźń, za serdeczność, za układ, ale po jakimś czasie dojdzie jednak do wniosku, że nie może być żyć bez ciebie. Ten czas to jest mniej więcej między 30 a 40 lat. Po 30 lub po 40 latach taki facet jednak dojdzie do wniosku, że ty w jego życiu byłaś najwspanialszą kobietą i szkoda, że on tego nie zauważył. Dlatego, droga kandydatko, na szczęśliwą kobietę, jeżeli chcesz, żeby ten facet ci tobie oświadczył, żeby stworzył z tobą związek, cudowny związek, który łączy miłość, obopólna miłość, to należy dawać temu facetowi wszystko, wszystko, co posiadasz, również samą siebie, ale dopiero wtedy, kiedy on ma otwarte oczy. Dlatego wpierw otwórz mu oczy i nie czekaj 33 lat, aż on to sam zauważy.